Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM. Teraz dokładnie 43 minuty po siódmej jest z nami pani profesor Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy bardzo serdecznie. No i ma pani w sądzie izbę, która nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego, a przez to sądem w rozumieniu prawa krajowego, jak wczoraj orzekli sędziowie izby pracy. I co dalej z tą izbą niebędącą sądem? To jest za daleko idące pytanie, panie redaktorze, bo my musimy się zastanowić, jak będziemy odczytywać ten wyrok. I szczególnie ja muszę się zastanowić, jak będę odczytywać ten wyrok dla mnie. Co ja będę robić w tym zakresie? Orzeczenie jest jednoznaczne. Orzeczenie ma bardzo duży walor dla wszystkich sądów, ponieważ jest to orzeczenie w wykonaniu wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału w Luksemburgu. I wobec tego ona ma taki walor prawie jak to orzeczenie luksemburskie. Także mówi o rozproszonej... No tak? Pani mówi, że pani musi się zastanowić teraz nad tym, co zrobić. No to jakie pani ma możliwości wyboru? Co a pani nie będę teraz mówić panu redaktorowi, jaka ja mam możliwości wyboru. No bo ja nie zmienię ustawy i ja nie wyrzucę tych sędziów po tym jednym orzeczeniu. I nie mam możliwości takich, jakie na przykład ma ustawodawca. I ja mogę apelować, to na pewno, i to robię od początku, do ustawodawcy, żeby zajął się poważnie tą sprawą, ponieważ od dawna Sąd Najwyższy i inne gremia prawnicze kontestowały Sąd Najwyższy, ustawę o Sądzie Najwyższym w zakresie między innymi kształtowania Izby Dyscyplinarnej i w KRS, bo to nieprawe łoże Izby Dyscyplinarnej, że tak powiem kolokwialnie, to wynika z tego, jak został ukształtowany KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa. No dobrze, i ci ludzie wobec tego, którzy tworzą ten organ, który nie jest sądem, to oni mogą sądzić, mogą chodzić w togach, mogą nosić łańcuchy z orłem, mogą dostawać pensje sędziowskie, mają immunitet sędziowski, czy nie? To jest pytanie do nich. Jak oni ustosunkują się do tego wyroku? Ja nie mam nad nimi władzy, żeby zabrać im togi, pieniądze, ponieważ oni mają swoje pieniądze. Mhm. Oni są sądem. Ale wolno im używać, że już teraz jest taki wyrok, że nie są sądem? Powinni się wstrzymać. Wolno im zakładać łańcuchy? Powinni się wstrzymać od działalności związanej z orzekaniem. O to będę chyba do nich na pewno apelowała. A co dalej, to zależy od ustawodawcy, jak to ureguluje, ponieważ ja nie mam mocy sprawczej nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Ta izba jest w Sądzie Najwyższym, ale no nie jest sądem, jak orzekł Sąd Najwyższy, Izba Pracy, ale jednak w ustawie o Sądzie Najwyższym jest, ja bym powiedziała, sądem w sądzie. Oni mają olbrzymie własne... Znaczy nie sądem w sądzie. No nie sądem w sądzie, tak. Także moja, w cudzysłowie, władza nad nimi jest znikoma. Oni mają swoje pieniądze, swoją organizację, dobrze, swoją kancelarię. Wezwą panią teraz. Ale oni mnie po co mają wzywać i dlaczego? Nie, coś pani powiedziała, co im się jakiemuś panu Schabowi na przykład nie spodoba i bach. I wzywają Małgorzatę Gersdorf. To oni sami nie mogą wezwać. No to musi być rzecznik dyscyplinarny, muszę mieć utracony immunitet, więc to tak szybko nie będzie, żeby cokolwiek można było zrobić w tym... innego sędziego.